jeżeli chodzi o to. Czyli tak, czyli chodzi o to, że według Pana wiedzy ten dzik miał ile? 40 kilo. 40 kilo. I za tyle było zapłacone. I za tyle było zapłacone. A później wyszła sytuacja taka, że nikt miał 60 kilo i że 20 kilo został niezapłacone. Niezapłacone. Panu jest oczywiście znany sposób, w jaki należy przestrzegać wszelkich regulaminów i prawa łowieckiego. Trzeba przestrzegać praw i regulaminów w związku z polowaniem. Muszę znać prawo łowieckie. Proszę Pana, czy Pan kiedykolwiek pozyskiwał na swój użytek dzika? Tak. Jaką procedurę musiał Pan zachować, aby to zrobić legalnie? Szukając dzika, po prostu musiałem skontaktować się czy z łowczym, czy jeszcze był taki odpływ, że i z prezesem. Skontaktować się z łowczym i z prezesem. Powiedział, że chcę wziąć na użytek własny. W większości przypadków to było telefonicznie załatwione. Że chcę wziąć na użytek własny. Było po prostu plus minus ile waga tego dzika wynosi. W większości było to z telefonicznie załatwiane. Była mowa o wadze dzika. I w oparciu o tę wagę ustalana była opłata. Tak. Od kilograma. Ustalona była opłata od kilograma. Umieszczało się ją do jakiejś kasy, na numer rachunku? Na konto koła. Na konto koła. Tak było, jeżeli dobrze pamiętam, 7, a później było 14 dni, albo coś takiego, że po prostu po pozyskaniu tego dzika, po wystawieniu. 7 dni, a potem 14. Po ubiciu dzika. Musiałem się zgłosić do łowczego, czyli tam do prezesa podpisać, bo to później cię użyte własne. Przy na podstawie tego protokołu zostawiam cena. Podpisać protokół, który się, jak się nazywał, protokół pozyskania mięsa wzięcia na użytek własny. W ogóle cała ta sprawa to jak widać czy to po aktach sprawy 2K280-17, czy też po aktach tej sprawy, w tle ma jakiś konflikt. Czy może Pan powiedzieć, o co chodzi w tym konflikcie? Jak Pan go widzi? Znaczy, powiem tak, powiem 10 lat w tym kole. Co najmniej od 5-6 lat jest bardzo duży konflikt między zarządem, a przede wszystkim prezesem koła, jest z bardzo, częścią ludzi polujących w tym kole. Bardzo duży konflikt pomiędzy zarządem, szczególnie prezesem, a częścią członków koła, tak? Dochodziło do sytuacji. Ale tak, o co ten konflikt? Ciężko mi w ogóle określić, skąd ten konflikt wynikł, ale podejrzewam, że to jest związane może i z podpuszczeniami. Po prostu ktoś podpuszczał na zasadzie, nie wiem, czy zazdrości, czy czegoś, bo w większości konflikt był z aktywnymi, polującymi myśliwymi. Ci, co dużo strzelają. I od tego się zaczęło. Dochodziło do sytuacji takiej, że byliśmy na każdym kroku czy nękani, czy wydawani od strzał. Byliśmy też cały czas dyskryminowani z tym, bo potrafiliśmy nie dostawać zwierzyny, którą powinniśmy jako każdy członek koła. To proszę tu chwilkę zaczekać. Czy Pan ma takie poczucie, że Pan też uczestniczy w tym konflikcie? Tak. Jest Pan kontra zarządu i kontra prezesa? Tak. Rozumiem. Doszło do sytuacji takiej, że chciałem po prostu, odsunąłem się do innego, zmieniłem koło, bo nie wyobrażałem sobie dalej współpracy, powiedzmy, czy polowania w tym kole. Jestem jeszcze członkiem. Nie wyobrażałem sobie, ale chyba długo już to nie będzie trwało. Współpracy z tym kołem. Jeszcze pozostaję jego członkiem, ale już niedługo. Tak. Telefonicznie, a nie było za każdym razem obowiązku fizycznego zważenia. Łowczy może mógł zadzwonić. Kiedy była znana kwota, bo się dowiedziało o niej telefonicznie, to można było zapłacić wcześniej. Jeszcze przed podpisaniem protokołu. Mhm.
Pan ma wiedzę, czy ten dzik został pozyskany legalnie, nielegalnie, coś w tej kwestii pan wie? No wiem tylko tyle, że był kolega Jerzy Barczuk oskarżony o skusowanie tego dzika. Ta sprawa została umorzona. To pan wie? Tak. Wiem, że było podejrzenie o skusowanie dzika, ale sprawa została umorzona. Skąd pan czerpi wiedzę o tej sprawie, jeśli mogę zapytać? Co już rozmawialiśmy, to co powiedziałem, że się dowiedziałem od kolegi Jerzego Barczuka po tej samej sytuacji. W jakimś tygodniu, dwóch zaistniałej tej sytuacji. Wiem tylko na przykład, że za tego dzika normalnie zostało zapłacone, czyli jeżeli było tam 40 kilo podane, kolega Jerzy zapłacił za tego dzika. Po jakimś miesiącu czasu to się nie zostało odrzucone i został nagle oskarżony o to, że skusował dzika i... Po miesiącu pieniądze zostały mu zwrócone. Dobrze. Czy w wersji wydarzeń, jaką pan podaje, którą pan usłyszał pana Walczuka, pan konfrontował w jakiś sposób z zarządem, jak było, czy pan się... Nie dowiadywałem się od zarządu, jaka jest wersja wydarzeń prezentowana przez zarząd. Czy prezes i zarząd koła, o którym pan mówił tak krytycznie, i został wybrany demokratycznie, zgodnie z procedurami? Demokratycznie został wybrany. Ja nie mówię, nie wiem, to jest nie ma na czym zajmować się sprawą. Prezes i zarząd koła zostali wybrani demokratycznie. Czy gdzieś państwo interweniowali, jakieś organy wyższe interweniowały w sprawie zarządu? Coś się wydarzyło w tych kwestiach, czy jest jak było? Może tak. Jeśli można, schodzimy z tematu sprawy, bo nam chodzi raczej, o... Raczej tak. Natomiast to, że konflikt jest i ewentualnie jest demokratycznie wybrany, wszyscy to wiemy, to jest, że tak powiem, znane z urzędu. Raczej tak. Coś, co by nam pomogło wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tam zapraszam, kto tutaj jest. Proszę pana, czy pan zna osobiście pana Jerzego Walczuka? Tak. Od jak dawna? Ze 30 lat. Proszę pana, skąd się znacie? Z myśliwstwa, z polowym. A czyli pan też jest myśliwym? Tak. Od ilu lat pan poluje? 41. Od 41 lat pan poluje. Do jakiego koła pan należy? 86 Wola Ochryska. Do Szpaka, tak? Co pan wiadomo? Ja tylko wiem tyle, że upolował tego dzika kolega Walczuk. Upolował tego dzika kolega Walczuk. A jak on był ważony? Kto go ważył? Czy go nie ważył? Jak on był ważony? Kto go ważył? Czy też nie? To pan nie wie? Nie. A skąd pan wie, że Jerzy Walczuk tego dzika upolował? Z opowieści. Z opowieści, ale jego? No nie tylko jego, bo na tych wszystkich sprawach, które były toczone na forum koła, było mówione, co zgłaszał. Bo na tych wszystkich sprawach było, na wszystkich sprawach toczonych na forum koła, tak. Mówimy o postępowaniu dyscyplinarnym, tak? Proszę pana, pan jakoś brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym? Nie. Tylko pan słyszał na forum. Proszę, kiedy są to, co ja mogę powiedzieć? Ja też byłem w podobnej sytuacji, tylko nie trafiłem do sądu. Ja też byłem w podobnej sytuacji, tylko nie trafiłem do sądu. Byłem ukarany rocznym zawieszeniem w prawach i obowiązkach myśliwego. Kiedy to było? To się działo. Ja dzika pozyskałem 16 roku. Dzika pozyskałem w 2016 roku. Dzik ten... nie mogłem się po prostu, proszę Wysokiego Sądu, kiedy pozyskałem tego dzika, dodzwonić ani do łowczego, ani do prezesa. Kiedy się dodzwoniłem, padło takie między innymi stwierdzenie, że
chciałem uzyskać zgodę i z tego dzika wziąć na własny użytek. Uzyskałem takie stwierdzenie od pana prezesa, że piętaki, bo jeszcze dwóch synów polują. Uzyskałem takie twierdzenie od pana prezesa, czy obecnego tutaj? Tak, tak. Obecnego tutaj, że piętaki, proszę zwrócić mi literą, bo to nazwisko. I tutaj myślnik. Chodziło o mnie i o moich dwóch synów. O jednego syna. A o mnie i o mojego Marcina. Syna. Marcina. Że piętaki co? Dzika nie dostaną, bo nie dostaną. Nie dostaną dzika. I trzeba go oddać na skup. Następnie pan prezes dzwoni do mnie, polecam tego dzika przywieźć do pokazania i bo oddać go mam na skup. Pokazania, bo mam go oddać na skup. I poszedł z takiego sądu, po oględzinach tej tuszki, pan prezes kazał mi tego dzika zabrać do domu, ponieważ tego dzika na skup nie przyjmą, bo ja to zacząłem skórować. Ja tego skórowałem. Ponieważ tego dzika na skup nie przyjmą, gdyż zacząłem go skórować. Tak, a ja normalnie odsłoniłem szynki, temperatura była około 30 stopni, po prostu, żeby go wychłodzić, no, żeby nie zmarnować. 30 stopni, przecinek, żeby go wychłodzić i nie zmarnować. I następnie w ogóle ten dzik nie był ważony przez pana prezesa, ani nawet nie było takowej propozycji, tylko zapłać za 40 kilo tego dzika. Takie były stwierdzenie. Tylko zapłać za tego dzika 40 zł. Nie, za 40 kg. Za 40 kg. Mhm. I skutkiem tego było zawieszenie mnie. No to tak jak już pan powiedział, na rok w prawa prawa. Tak, tak. Mhm. No później ja tam odwoływałem się, w każdym razie zarząd okręgowy tę decyzję uchylił. Zarząd okręgowy decyzję zarządu koła uchylił, tak? Tak. Tak. Czyli istnieje konflikt w kole? Istnieje. To jeszcze jest nie wszystko. W 2015 roku miałem zawał serca. Po zabawie serca pojechałem na zbiorowe polowanie i po prostu przy zajmowaniu stanowisk poczułem się źle. Znaczy, to serce zaczęło mi się kołatać. Miałem lekarstwa w torbie na wozie, do którego miałem 20 metrów. Udałem się do tego wozu, żeby wziąć tę tabletkę tylko. A jeszcze koledzy się rozstawiali. Po zakończeniu polowania wielka awantura, wielkie niedomówienie, bo ja wielkie przestępstwo popełniłem przez pana prezesa. I skutkiem tego zostaję wykierowany na badania, czy ja mogę polować, czy nie mogę polować. I tak się szanuję do dnia dzisiejszego, myślę, w tym polu. Proszę Wysokiego Sądu, co jeszcze? No dobrze, to teraz zapiszmy to zdanie. Czyli pana zdaniem w tym kole myśliwych się nie szanuje? Nie szanuje się. No bo jeżeli ja po zawale serca w rok czasu czy półtora udaję się po lekarstwo, a ktoś mi zarzuca, nie wiadomo jakie tam przestępstwo dokonałem, to jestem zbulwersowany. I później strzelałem troszeczkę mniej, ale też byłem w tej czołówce, dokąd mi zdrowie pozwalało. Nigdy nikt mi dzika nie ważył, ani nie proponował. Nigdy nikt mi dzika nie ważył, ani nie proponował. Proszę od innego. Pojawiła się taka kwestia na kartach sprawy, trzeba by ją wyjaśnić, proszę nad nim stawiając. W którym momencie dokonał pan wpisu ustrzelenia dzika do odstrzału? Jak zastrzeliłem dzika? Żeby dokładnie. Aha. Co pan jak zastrzelił dzika? Aha. Jak pan zastrzelił dzika, to?
Dokonałem wpisu do odstrzału. To dokonałem wpisu o odstrzale, tak? W odstrzał. W odstrzał. Wpisu w odstrzał. A transport do dzika kiedy pan rozpoczął? Przed wpisem czy po wpisie? Po wpisie już wpisałem i poszedłem do transportu. Rozpocząłem po wpisie. Dziękuję wysoki sądzie, to mnie tylko interesowało. Zamykam więc przewód i proszę o zabranie głosu. Wysoki sądzie, działając jako pełnomocny oskarżę posiłkowego, wnoszę o uznanie pana obwinionego winy zarzucanych mu czynów. Wnoszę wysoki sądzie o orzeczenie sprawiedliwej kary. Zamiarem sprawiedliwej kary, wysoki sądzie, nie jest oczekiwaniem koła jakaś konkretna kara, a jedynie to, aby wina została stwierdzona, kara była sprawiedliwa. Zdaniem oskarżyciela, zdaniem koła, wysoki sąd, jest stan faktyczny sprawy przedstawia się jednak jednoznacznie. Naruszenie, jeśli chodzi o pana obwinionego, miało miejsce. Być może sama redakcja zarzuconego czynu nie jest zbyt szczęśliwa, wysoki sądzie, ale jestem przekonany, że całe to postępowanie dowiodło, że pozyskanie zwierzyny miało charakter sprzeczny z prawem i to wynika jednoznacznie zarówno z bardzo, moim zdaniem, obfitych zeznań świadków, a także tych świadków, którzy mieli, mam wrażenie, świadczyć na korzyść pana obwinionego, a także z dokumentacji załączonej. To zaś wysoki sądzie prowadził konstatację, że nawet tak sformułowany zarzut powinien się w wysoki sądzie ostać. Niewątpliwie to, co wyjaśnia pan obwiniony, jeśli chodzi o przebieg tego zdarzenia, nie może się obronić z punktu widzenia pozostałego materiału dowodowego, nawet tego, który sam wysoki sądzie inicjował, czy świadków, którzy niejako na jego korzyść zeznawali. Wnoszę także wysoki sądzie, znaczy chcę także powiedzieć, że, bo to jest chyba ważne, że pan Walczuk prawomocnie nie jest członkiem koła, chcę także powiedzieć wysoki sądzie, że charakterystyczne jest z punktu widzenia naszego, jeśli chodzi o linię obrony, to wysoki sądzie, że się bardzo podkreśla konflikt koła, że usiłuje narzucić, moim zdaniem, sądowi pewną narrację o pewnym towarzystwie, które, rozumiem, ma dyskryminować mniejszość, wysoki sądzie, w tym kole, w sytuacji, kiedy określona władza w tym kole funkcjonuje i ta władza, wysoki sądzie, jest władzą, która zdobywa uznanie większości członków koła. To, zdaje się, jest ważna kwestia. Wnoszę także, wysoki sądzie, o zasądzenie kosztów postępowania, stosowną dokumentację, bym ewentualnie wysłał wysokiemu sądowi, bowiem tak uczyń się sąd, wyda stosowne życzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.